Nowenna w intencji obrony życia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzień drugi. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek. I wszystkie moje drogi są Ci znane. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, ty utkałeś mnie w łonie matki. Dziękuję ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Nie tajna ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. Mnie w zalążku widziały twoje oczy, i w twojej księdze zostały spisane wszystkie dni. Które zostały przeznaczone, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Bóg zapytał Kaina: Gdzie jest twój brat, Abel? się uczynił? Krew brata twego głośno woła do mnie z ziemi. Krew wylana przez ludzi nie przestaje wołać, z pokolenia na pokolenie, i wołanie to przybiera wciąż nowe brzmienia i akcenty. Pisze Jan Paweł II w Ewangelium Wite. Zawsze jest jednak nadzieja. Trzeba modlić się za tych, którzy niszczą życie, aby nie zatracili całkowicie swojego człowieczeństwa. Ponieważ nawet sam Jezus oręduje za przestępcami. Krew płynąca z przebitego włóczniom boku Chrystusa na krzyżu przemawia mocniej niż krew abla, święty Jan Paweł II naucza, ta krew wyraża bowiem i domaga się głębszej sprawiedliwości przede wszystkim jednak błaga o miłosierdzie oręduje przed obliczem Ojca za braćmi jest źródłem doskonałego odkupienia i darem nowego życia Ojcze nasz który jesteś w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Anna modliła się, mówiąc: Raduje się me serce w Panu. Podnoszę czoło dzięki Panu. Rozwarły się me usta na wrogów moich. Gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. Nikt tak święty jak Pan. Prócz Ciebie nie ma nikogo. Nikt poza Tobą nikt taką opoką jak Bóg nasz. To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do szeolu i zeń wyprowadza. Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.